wieczór, ja świstam wśród drzew. Bez butów na nogach uciekała w ciemny zew. Dom sióstr był miejscem, gdzie ciepło zmieniło się w lód. Poranki zaczynały się krzykiem, a noc przynosiła chłód. Pobudka była bólem, siłą zrzucana z łóżka. Strach przed pasem, który miał karać za każdy błąd. W tym domu nie było ciepła, tylko zimna pustka. A ona marzyła o tym, by znaleźć inny ląd. Bez planów, bez butów, bez strachu uciekła, uciekła, by uniknąć łez. Znalazł ją konduktor w pociągu cichym. Odpowiedzieliśmy na wezwanie w środku nocy. W jej oczach widać było świat, który ją przerósł. Autyzm i Asperger, każdy dzień był pełen prób. Nie planowała ucieczki, po prostu biegła, jak zranione zwierzę, które śladem nadziei szło. Każdy krok był jak wołanie o pomoc w ciszy. Zimne mury domu, gdzie serca były z kamienia. Nie mogła już dłużej znieść tego bólu, więc wsiadła do pociągu, by uciec od cierpienia. Bez planu, bez butu, bez strachu uciekła, uciekła, by uniknąć łez. Znalazł ją konduktor w pociągu cichym. Odpowiedzieliśmy na wezwanie w środku nocy. Zastał ją blask zimnego światła. Policja przybyła, ale serce miało swoje prawa. Nie mogłem pozwolić, by wróciła do tamtego miejsca, gdzie jej dzieciństwo zostało skradzione przez strach. Z pomocą policji, z lekarzem, co nie chciał się mieszać, musiałem walczyć o to, by była bezpieczna. Rzecznik praw dziecka, by w końcu zrozumieli, że to dziecko zasługuje na ciepło, a nie na ból. Bez planu, bez butów, bez strachu uciekła, uciekła, by uniknąć łez. Znalazł ją konduktor w pociągu cichym. Odpowiedzieliśmy na wezwanie w środku nocy. Zimna noc przyniosła nadzieję na lepszy świat, gdzie dziecięce serca nie będą znać strachu. Odpowiedzieliśmy na wezwanie, a ona znalazła bezpieczne miejsce, gdzie miłość zwyciężyła mrok.